szalejący w ostatnich dniach sztorm na Bałtyku spowodował sporo zniszczeń. Barierki na dolnym pokładzie molo zostały dość mocno uszkodzone. W tym momencie, jeżeli chodzi o molo, zamknęliśmy jedynie pokład dolny i to dokładnie jego część, tak by nie można było obejść mola dolnego pokładu dookoła. Molo było remontowane przez Urząd Miasta, wobec czego musimy skontaktować się z Urzędem Miejskim. Wówczas dopiero będziemy wiedzieli, jak terminowo będą przebiegały prace naprawcze. Sztorm dał się we znaki także w dzielnicy zachodniej. Ze względu na bezpieczeństwo spacerowiczów, nowe zejście na plażę zostało zamknięte. Balustrada razem z fragmentem muru została po prostu wyrwana. Został udostępniony dla spacerowiczów pokład górny i ta część już schodów została odcięta barierką. Po prostu tę część wyłączyliśmy z użytkowania. To zejście jest na gwarancji, jest dość nową inwestycją, wobec czego również musimy skontaktować się, co już poczyniliśmy, z Urzędem Miasta i też musimy postępować zgodnie z procedurą. No chwilę, niestety to potrwa. Termin oraz koszt naprawy spowodowanych sztormem uszkodzeń nie są jeszcze znane.